Cześć, witam Cię na moim kanale. Właśnie z samego rana wybieram się, by poćwiczyć na siłowni i chcę Wam przekazać taką jedną ważną rzecz, że jeżeli masz ochotę rozpocząć swoje treningi już teraz, to nie czekaj do 1 stycznia, tylko zacznij teraz, w grudniu. Szukałam wszędzie cynamonu, wszędzie był wykupiony i teraz znalazłam w Morrisonie wreszcie, więc biorę cynamon, bo bardzo mi się przyda na teraz. Robię różne takie cynamonki i właśnie wzięłam ciasto francuskie i robię takie właśnie z ciasta francuskiego cynamonki. Wybraliśmy się właśnie na Ealing, to jest dzielnica zaraz obok nas, żeby zobaczyć tutaj market świąteczny, światełka świąteczne, zobaczyć jakie dekoracje przygotowali. Już w sumie widzieliśmy, że też jest Święty Mikołaj, że jest tutaj dużo takich fajnych świątecznych atrakcji, no i jedziemy, by się jakby wbić w ten świąteczny klimat, co nie? Tak naprawdę chciałaś usiąść do Mikołaja na kolana i powiedzieć mu swoje życzenia. Ale trzeba zabukować sobie tutaj wejście, żeby usiąść na kolana Mikołaja, trzeba zabukować sobie to. A ty nie zabukowałeś, więc... Nope. Niestety. Cóż, więc będziemy tylko na niego patrzeć i mu pomachamy. Widać, że Ealing i Acton to są te same... ten sam council, urząd, bo mają te same dekoracje. Też jest taki misio. Tutaj też jest misio. Chcesz się przejechać na reniferze? Oczywiście. To skakuj. Jako, że jest środek tygodnia i jest w sumie, która? Trzecia? No, 15? To jest w sumie mało ludzi i nic się tutaj nie dzieje. No. Ale przynajmniej można się na spokojnie przejść i zobaczyć, co tutaj mają. Jedzonko i jakieś takie suwenir do kupienia. Mają coś fajnego? Tutaj jest, tak w kąciku, wioska Mikołaja. I żeby dostać się do Mikołaja, to trzeba oczywiście wejść na stronę, zabukować wizytę. I tak to mniej więcej wygląda. A tutaj Łukasz czekający na mnie. Pytanie, jakie jest twoje imię elfowe? Więc tak. Moje elfowe imię, find the first letter of your first name, Agnieszka Ala Kaza, and at the mount of the born, so March, Muffin Puff. Al Kazam, Muffin Puff. A twoje? Moje jest Loopy Wiggle Bottom. Ale tu ładnie patrz.
wszystko oświetlone. Snack, czyli daktyl z kremem proteinowym, kremem o smaku solony karmel. Przepyszne to jest. No i to jest taka porcja słodkości, ale też protein, także zdrówko. Przygotowałam już sobie imbir oraz kurkumę i zaleję, to znaczy zetrę to, zaleję to ciepłą wodą, dodam cytrynę, dodam miodu, potrzymam to przez jeden dzień i od jutra będę piła takie szoty właśnie imbirowo-kurkumowe na odporność. No wiecie, pogoda teraz jest nie za ciekawa, raz jest cieplej, raz jest zimniej, no i nasz organizm może potrzebować takiej dawki odporności. Do kurkumy zawsze dodajemy odrobinę pieprzu, żeby ta kurkumina się lepiej wchłaniała. No i zaraz będę przygotowywać takie pyszności. A ja chcę Wam przekazać taką jedną ważną rzecz na sam koniec tego dnia. To, co już wspominałam na samym początku, że jeżeli chcesz rozpocząć taką przygodę z aktywnością, ze zdrowym stylem życia, ze zdrowym odżywianiem, wprowadzić właśnie jakieś zdrowe nawyki, to nie czekajcie na styczeń, tylko zacznijcie od teraz. Jeżeli chcecie teraz to zrobić, zacznijcie już w tym momencie. Ten moment jest najlepszym momentem, żeby rozpocząć. Nawet jeżeli to jest w połowie dnia, ty zdecydujesz, od teraz zmieniam nawyki żywieniowe, to zacznij to wprowadzać. Nie czekaj na następny dzień, nie czekaj na następny tydzień, na następny miesiąc, na następny rok, na początek czegoś. Tylko tym takim początkiem może być ta chwila, w której zadecydujesz, że chcesz tych zmian. I to jest moim zdaniem najlepszy sposób, aby krok po kroku wprowadzać dobre zmiany do naszego życia. Jeżeli ty czekasz na jakiś tam moment, bo tobie się wydaje, że początek roku będzie tym idealnym momentem, bo już będzie po świętach, po Sylwestrze, bla, 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 i wtedy będziesz mogła z takim przytupem, nowa ja, nowy rok i wprowadzać zmiany. A wiecie, jak to jest. Ja sama byłam w tym miejscu, że sobie stawiałam ogromne cele na początku roku, a marzec, kwiecień, rezygnowałam z nich. Gdzieś je porzucałam na rzecz starych przyzwyczajeń, na rzecz starych nawyków. To mamy w sobie i powinniśmy się skupić, aby krok po kroku zastępować stare nawyki nowymi. I na przykład, teraz jest grudzień i czeka Was Wigilia, święta, Sylwester, ale w międzyczasie możecie już coś zmieniać. Możecie wejść na deficyt kaloryczny. Możecie szukać zdrowych zamienników. Możecie upiec pierniczki bez cukru. To jest ważne, aby teraz krok po kroku zacząć wprowadzać małe zmiany w naszym życiu. I jeżeli masz ochotę ćwiczyć, to idź już teraz. Nie czekaj na styczeń, żeby zapisać się na siłownię, tylko zapisz się już teraz. I myślisz sobie, a bo grudzień jest taki busy, nie będę miała czasu na to i na tamto, to poćwicz w domu. I rób sobie 15-minutowe wyzwania, 15 minut ćwiczeń, 15 minut cardio. Zawsze można znaleźć jakiś sposób. Możesz kupić sobie matę, zrobić sobie prezent na Mikołaja, który już był, czy na święta właśnie jakieś fajny sprzęt, który możesz używać w domu i zacznij korzystać już z tego teraz. Rób sobie taki prezent na święta zdrowego ciała, zdrowych nawyków dla siebie, z miłości do siebie. Myślę, że to jest najlepszy prezent, jaki można sobie dać. Zdrowe ciało, które jest pełne energii, pełne witalności, gdzie ty czujesz się wspaniale nie tylko wizualnie, ale ogólnie czujesz, że twoje ciało jest zdrowe i możecie nieść przez życie i możecie razem po prostu tworzyć cuda w tym życiu. Więc ważne jest, aby utworzyć sobie takie realne, fajne cele. Czyli chcesz zrzucić, przypuśćmy, 20 kg, to nie skupiać się na tej okrągłej liczbie 20 kg, tylko wyznaczyć sobie tą wagę, którą chcesz mieć. Ważysz 80, chcesz ważyć 60, czyli ja ważę 60 kg. Jestem zdrowa, jestem pełna energii, czuję się fantastycznie w swoim ciele i wymień wszystko, co pozytywne. Jak zaczniesz tak afirmować, zaczniesz tak mówić w ten sposób do siebie, to zaczniesz właściwe decyzje podejmować. Także nasze życie to sztuka wyboru. Ja wiem, że dla niektórych to może być naprawdę trudne, więc dlatego róbcie sobie wyzwania krok po kroku. Nie rzucajcie niczego, co lubiliście tak na hurra,
bo potem do tego wrócicie, zmęczycie się tym nowym stylem życia. Jeżeli kochasz cukier, to będzie Ci ciężko go rzucić nagle, bo będzie Cię kusiło wszystko wokoło. Rób sobie wyzwania, ale musisz sobie to obiecać i musisz dotrzymać tej obietnicy. Jak dotrzymasz obietnicy, zaczynasz zwiększać zaufanie do siebie. Jak zwiększasz zaufanie do siebie, to wiesz, że potem możesz wszystko, bo skoro Ty nie zawiodłaś siebie, dając sobie jakieś cele. I właśnie dlatego ważne jest, aby dawać sobie małe cele, bo wtedy je realizujesz. I jak nie zawodzisz siebie, to budujesz zaufanie do samej siebie i dzięki temu jest Ci potem łatwiej osiągać te potem ogromne cele, bo wiesz, że dasz radę, bo wiesz, że to osiągniesz. Bo skoro udawało Cię z tym i z tamtym, skoro nie zawiodłaś sobie w jednym wyzwaniu, w drugim, w trzecim, to w czwartym również nie zawiedziesz siebie. Z takim podejściem naprawdę można wiele osiągnąć i dzięki tym malutkim krokom potem osiągasz nagle coś wielkiego. I zacznijcie w ten sposób. Zdrowie to jest najważniejsze. Szczupła sylwetka jest pięknym dodatkiem, jest cudownym efektem ubocznym, jak patrzysz na siebie i mówisz wow, ale zdrowie to jest numer jeden, bo możesz schudnąć, ale w chorobie. Także jeżeli afirmujecie szczupłe ciało, to zawsze zdrowiu i zawsze na korzyść swoją. To jest najważniejsze. Także jeżeli podobają Wam się takie filmy, to oczywiście zostańcie ze mną tutaj, zasubskrybujcie ten kanał. A ja herbatka i spędzam ten czas na oglądaniu filmów Hallmark, tak to się nazywa, movies, takie świąteczne filmy. Wkręciłam się ostro w oglądanie takich świątecznych filmów i oglądam dziennie, przynajmniej jeden. Pa, pa!